Hej, siemanko, witajcie w CIF 5, Mongolia, Bóstwo i siódmy epizod sezonu drugiego Igrzysk Śmierci. Także udało się pobić rekord aztecki, można tak powiedzieć, bo tam seria trwała 6 odcinków, także tutaj jest lepiej, aczkolwiek chyba to będzie ostatni albo przedostatni, bo niestety jak stracę Beszbalik, to ja tam tutaj jeszcze mógłbym się bronić, walczyć, ale wątpię, żeby to już jakiś sens większy miało, aczkolwiek zobaczymy. Generalnie atak odparty jest jako tako, ale problem polega na tym, że idzie tutaj taką jednostką, która niestety Beszbalik może zdobyć, a jeśli to zrobi, to ja bez tego miasta już sobie rady nie dam. Dzielnie walczyłem. Austria publicznie potępia. No ładnie, zaczyna to tak wyglądać, tak jak trzeba było, czyli tak jak to planowałem, czyli każdy z każdym się bije i dzięki temu ja tam gdzieś jakoś jako taki, nie wiem, cwaniaczek będzie się pod te niektóre sojusze, wiecie, podpisywał i dzięki temu jakoś tam robił swoje. Ale tutaj niestety komputery mnie ubiegły, zaatakowali mnie na dwa fronty i plany poszły się dymać. O! No na pewno nie. Dawaj złota. Na pewno ci nie dam tego miasta, gościu. Dobra, bez złota może. No podpisał, kurde, to jeszcze walczymy. Czekajcie, bo tutaj on by zdobył to miasto. Bankowo by zdobył to miasto. Może nie bankowo, ale na 90%. Także ubiłem mu większość armii, miał ją największą. Teraz bankowo największej już nie ma, Polska ma największą. Ja mam 31, czyli i tak połowę tego, co kompy mają, także jest niedobrze, ale teraz możemy się skupić na Szkopie. A to oznacza dobre rzeczy. Mamy teraz, o, to jest właśnie jedyny taki, powiedziałbym, racjonalny moment w grze, w tych stosunkach międzynarodowych, bo traktat pokojowy trwa 10 tur, czyli na pewno, nie, na pewno w tym momencie, i przyjaźń od razu, ale debil, na pewno w tym momencie on mi wojny nie wypowie, bo traktat pokojowy trwa, czyli tutaj jest jedyna taka gwarancja w całej grze, gwarancja pokoju. O, zobaczcie, on tędy nie przejdzie, bo tutaj mam pole, także jest zablokowany, też pięknie, też idealnie, nie będzie się leczył. Także no, idziemy na Berlin. Nie spodziewałem się, że to tak się może skończyć. Ale idziemy na Berlin, bo na Monachium to nie ma sensu. Chociaż nie, chyba raczej na Hamburg. A może Wilno bym spróbował zająć? Też by nie głupie było. Bo Wilno bliżej. Na pewno muszę te jednostki podleczyć tutaj. Ile ja mam tych punktów ruchu? A podejdę bliżej. O, nie ma niczego. Okej, to bezpiecznie. To w ogóle powinna być pierwsza linia. I tak się trzeba ustawiać. Czyli w tym momencie myślę, że tak. Mogę wszystko stąd zabrać. Na front. Ty tu może, bo tutaj też tego jednocześnie, ale to i tak nie ma znaczenia. Dobra, to tam. Aha, już się przestraszyłem. Dobra, ty się tutaj leczysz. Ile ty masz punktów ruchu jeszcze? A nie, dwa masz. To możesz iść tutaj. Tu się leczyć. To ta jednostka się najprawdopodobniej podleczy. Straciłem jednego zbrojnego na tej wojnie. Ubiłem tych jednostek, no, dużo. Ale. I tak mamy przesrane, co ja tutaj dużo będę mówił. Potrzebowałbym jeszcze ze dwie jednostki tych rydwanów. Wtedy możemy pograć. Wtedy możemy pokombinować. No i zobaczymy. Tam się leczą chłopaki. Zaraz będziemy próbowali handlować. Jakbym tak miał spokój z tym wariatem tutaj, to bym mógł się na Niemcu skupić. I naprawdę, to by zupełnie inaczej ta gra wyglądała. Ja muszę te jednostki swoje podleczyć. Oho, mamy kolegów. Kurcze pieczone, ale tu też mamy kolegów.
Tu mamy też kolegów. Nie, trzeba przejąć Wilno. Nie będzie poligonu pod Wilnem jako takiego, niestety. Ale trzeba przejąć Wilno, bo... Aha, on tutaj siedzi. Kurde, tak się ustawił, że nie mam jak go zdzielić. Bo stąd on mnie trafi też. A się skubane ładnie ustawili. To się tak wydaje, że nie ma większego znaczenia, ale są idealnie ustawieni. Idealnie, genialnie. Nie mam jak tutaj strzelić, nie mam jak podejść. Co za tumany jedne. Tu już mnie z miasta walnie, ale się ustawiły. Tu też mnie walnie, tu w ogóle coś może być jeszcze. Może ja bym go wciągnął. Albo tego, jakbym tak wyciągnął bliżej. To by dobre było. To by dobre było. Potrzebowałbym też jednostki takiej jak właśnie zbrojny, żeby pierwszą linię frontu stanowił. Bo stąd już nie strzelę, stąd mógłbym, ale tu się boję podejść. Kurczę pieczone, ty masz jeszcze 3 punkty ruchu. Tu jest to tylko jedna jednostka. Zaryzykujemy. Zaryzykujemy taki układ. 27, 23. Jak mnie strzeli, no tego nie zabije, tego też nie zabije, ale połowę życia straci. Także może go dobiję w kolejnej turze. Albo zmuszę, żeby sobie stąd poszedł. Jak pójdzie stąd, to ja skupię się na Wilnie i wtedy będzie nadzieja, żeby to jakoś się zrobić. Dobra, wyjdź troszeczkę i się jeszcze tak szybciutko podlecz, kolego. Trzeba by to Wilno zdobyć i skupić się już na tych miastach dwóch. Dobra, lecimy, zobaczymy. Zobaczymy, mamy spokój tam od strony Inka, także no w tym nadzieja. No i dobra, spierniczył, ale tu niestety idzie. Tu niestety idzie, 3 tury, czyli jednak muszę się wrócić. Wrócić tym zbrojnym. Tu mnie strzela, zgodnie z planem. No tak też jest zgodnie z planem. Bo tyle to miało, tyle miałem wyrwać. Tu już zrobił tę faremkę, to on tam pójdzie. Dobra, idź kopalnie, machnij. Ten tutaj taki zblokowany będzie tam siedział. Tego wysyłamy na pewno tutaj, a kolegom naszym sympatycznym wracamy. Z miasta można walić bez względu na przeszkody terenowe, natomiast nie można tego robić. Nie można tego robić jednostkami. Albo trzeba mieć taką umiejętność, jaką ma artyleria. Jaką ma artyleria. To tutaj nie ma. Wejście na trudny teren zużywa. Wszystkie punkty. To niemiło oczywiście. Ej, tutaj mi jest potrzebne trochę przestrzeni. Aż kurde pieczone. Ale ciężko będzie podejść. Tu mnie zaatakują. Dobra, jeszcze ryzykujemy. Dobra, tutaj nie ma niczego. To chyba możemy tak właśnie... A nie, momento. Bo Hana trzeba bliżej podprowadzić oczywiście. Na razie zignorujemy tego tutaj. Zobaczymy, jak się zachowa w kolejnej turze. Tu już mnie niestety strzeli z miasta. Czy ja chcę podjąć takie ryzyko? A podejmę takie ryzyko. Oż kurde. Bo jest drugi. Jak ten mnie zaatakuje za 28, z miasta za 28 i ten za 28, no to niestety mogą mnie zabić. Momencik. Spróbujmy najpierw tymi tutaj. 27. Jak to mało bije. Dobrze by było spierniczyć. 24. Czy on zginie? No nie, no jak stracę jednostkę, to będzie fatalnie, ale muszę zaryzykować. Jest ten Han, to tak trochę w nim nadzieja. No zabij go, kurde. Jeszcze jednego bym potrzebował. Ojejko. Jak się wystawię tutaj... No dobra, strzelimy, kurczę, trzeba ryzykować, co poradzić.
co poradzić. Tutaj tak w polu cytadeli postawić nie mogę, bo muszę mieć cytadele w najgorszym wypadku obok własnych granic. Także tutaj w szczerym polu nie mógłbym takich rzeczy zrobić. Dobra, jednostka. No widzicie, zablokowane. W obrębie lub obok twojego terytorium. Także dlatego też mi potrzebne Wilno, bo może będę tak kombinował potem, żeby jakoś tutaj pod Hamburgiem machnąć cytadelę. Tu bym mógł na przykład, albo jakbym kupił to pole, to tu bym mógł. No ciekawe rzeczy. A o to mi też chodziło w tym bonusie i w Mongolii, żeby właśnie szybko tych kolejnych wielkich generałów zdobywać. No, także na razie to idzie. Ale sami wiecie, to tak tylko może ociupinę dobrze wyglądać. No ale zaraz znowu zaatakuje mnie Ink głupi, chociaż do mnie idzie, o. Przydałaby mi się mnie ta karawela. Aż kurde, atakuje. Będę się musiał wycofać. 31. Dobra, przeżył. No. Francja z Polską się bije. Oj, to za Austrią, kurde, orzeł biały. Uwaga, uwaga. Szkurde, no i tego się bałem. Orzeł biały, no, kurczę. Ojejko, no i straciłem jednostkę. Niedobrze. Niedobrze. Teraz zabiję jednostkę. Nie, nie zabiję, tego nie będę miał jak zabić. Szkurde pieczone, tym na pewno się... O! Leczyć się w każdej turze może i to jest genialne. I tego potrzebujemy w każdej jednej jednostce. Ale niestety... tu już się musimy wycofać, tak całkiem. Całkiem, całkiem. Tutaj mi trochę zblokował. Dobra, tu robimy w takim razie tak i tak. Ale boli ta strata. Teraz bym potrzebował jeszcze, wiecie... Dobra, podleczmy się. Jeszcze jednego... jednego rydwana. No tak naprawdę to więcej będę ich potrzebował, żeby jakoś się zająć to Wilno. Ale ten się już leczy w każdej turze, to już jest genialne. Będę mógł strzelać, on się leczy. Będę mógł się ruszać, on się leczy. I do tego zmierzamy każdą jedną jednostką. Dobrze, poszedł sobie. Na razie go zostawimy w spokoju. Musimy skupić się na tym Wilnie. Aczkolwiek trzema jednostkami, to ja nie dam rady. To ja niestety nie dam rady. O, powiększyło się. Tak, tak, ładnie to wygląda. Tym pójdziemy tam pod Beżbalik. A tego musimy tu zostawić, niestety. Niestety, wybierz produkcję, no i oczywiście szybko jeszcze jednego strzelca. Zadowolenia dużo, ładnie, okej. Okay. Ojejku, biblioteka, tak dużo? Tu spichlerza potrzebuje bankowo. Gdzie ty pracujesz? Tutaj pracuj. Głód, to ja już wiem, dlaczego ty tutaj pracujesz. I dlatego właśnie potrzebuję spichlerz. 3, 3, 1. Ale tak musi zostać na razie. 10 tur. Wytrzymamy. Wytrzymamy. No jak widać, nie da się na tym poziomie trudności budować w kółko jednostek wojskowych, no bo miasta nam zaczynają dość szybko przymierać się głodem, jeśli nie ma odpowiednich terenów. A tutaj niestety nie mamy. A zobaczcie, jakiego szybko rosną. Dopiero co to Monachium założył i już. Już. Dobra, tutaj musimy jakoś strzelać, ale chyba poczekamy na tego jednego jeszcze kolegę naszego sympatycznego. Nie, no nie będziemy plądrować chyba. Zobaczymy, jak wyrwę. Ty tu sieć. Ja biję za 22. To katapultę bym potrzebował chyba, żeby to miasto zdobyć. To się tak może nie udać. Ja potrzebuję też tutaj tego leczenia, tak jak ten ma. Oraz potrzebuję też zasięgu większego. Jakbym miał większy zasięg już, no to kurczę.
to by było pięknie. Na trzy pola jakbym walił. O kurde, jeszcze ty! Najcudowniejsi, ten pięć, jaki szalony. Czekajcie, bo ja tutaj zobaczyłem włócznika. Włócznik to mnie Inoros zabije. O, ustrój, okej, okay, bierzemy to premia, ale to są wzwarcie jednostki. Ale i tak do tego będziemy szli. Odkrywamy cały honor. Tutaj będą te punkty kultury, to też nam będzie potrzebne, no a tutaj potem będzie, będą tańsze keszyki. To też nam będzie potrzebne, a za wszystkich będę miał złoto, no i wiecie, to też będzie potrzebne, to będzie piękne na dobrą sprawę. Tutaj, kurczę, tutaj trzeba jakoś się tak sprytnie ustawiać, sprytnie kombinować. Tu na razie mogę zrobić tak, tylko że widzicie, same ranne jednostki. I to też jest problem ogromny. Ten się jeszcze nie leczy. Ten się coś wolno leczy niestety. Jak ten mnie zaatakuje... No dobra, ale to jest to, o czym ja wtedy mówiłem. Czyli właśnie zdobywanie doświadczenia na jego jednostkach, które tak będą wychodziły z miasta właśnie. I to jest dla mnie no, najlepsze. Najlepsze. Ja nie prędko zdobędę niestety te Wilno. Bo potrzebuję do tego celu albo strzelać na trzy pola, albo zrobić jakąś katapultę i nawet tych zbrojnych musiałbym też zabrać ze sobą. Także to są takie rzeczy... Nie, tutaj nie mam. Jestem w zasięgu Hana jeszcze, to okej. Okay. To są takie rzeczy, które no niełatwo będzie osiągnąć. A, bo ja tu ryby mam, dlatego tutaj poszedłem. To znaczy miasto poszło. Okej. Okay. Tym też będę mógł podejść chyba bliżej. Ciekaw jestem, jak ja będę wyrywał. Chociaż do zbrojnych może... Nie, dobra, okej. Okay. Najpierw do keszików. O, 19, tego to się spodziewałem. Okej, okay, jest awansik i jest... A, dopiero drugi, kurcze pieczone. Drugi to słabo. Dobra, to ten się leczy w takim razie. Jak oni się wolno leczą strasznie. A ty idź może tutaj na tej górce siedź. A pójdźmy tym. Zobaczymy jak będę wyrywał. Bo mnie to najbardziej interesuje. No dobra, siedź na razie tutaj. Bo jak on ma tego żółwika. Osłonę. Ja bym tutaj chętnie stał i stał. On tak może mnie strzelać, a ja to będę stał. To jest, wiecie, dla mnie idealne. Ale czy to się uda w praktyce? Jakoś się śmiem wątpić. Dobrze, kurde, jakie piękne rzeczy. Rozkręca nam się ta gra. I ich wojna oznacza, że może mnie nie zaatakują. A ja muszę... Łohoho! Tak. Ubicinka. 16. Luzik. To ja tu mogę siedzieć. To ja tu mogę siedzieć, ja tu mogę stać. O, przyszedł mój kolega. Przyszedł mój kolega, którego niestety trochę nie mam jak pierdyknąć za bardzo, zbyt potężnie. Bo tutaj to mnie zdzielą, ale ja niestety muszę podjąć takie ryzyko. Czyli podejść sobie tutaj, pierdyknąć. Tym już nie pierdyknę, bo nie mam... Aż tylu punktów ruchu. Kurde, jak tutaj, tu jak coś jest, to mnie ubije. Nie ma, dobra, ale punkty ruchu się skończyły. Ale trudno, trudno, trudno. Tu możemy stać, jak najbardziej. Tak trzeba biegać, armia mobilna. Dobra, czyli tak, pięknie to wszystko wygląda. Biją się przegląd dyplomacji. Ojejko. I o to chodziło, o to chodziło. Zaczyna to wyglądać tak jak trzeba. Czyli ja bankowo w tym momencie trzymam się sojuszu z Gadżet Madom. Z Gadżet Madom. To jest faworyt. Korea to ogólnie jest jedną z najlepszych cibek. Także taką, którą steruje komputer. No świetnie sobie zwykle radzi. Bije się... Nie, potępienie. On się nie bije. Wojna Inków, wojna Francja. To okej, okay, idealnie, optymalnie.
Ten się bije tylko z nami, bo jesteśmy jego jedynym sąsiadem. Paczakutek z osmonami się bije. Potępienie Inków. Dobra. My się z nim chcemy przyjaźnić. Także próbujmy z nim handlować, dogadywać się. Szkoda, że nie mam jeszcze niczego, co bym mógł mu pogonić. O, ambasadę. Bez przesady, tak ci. O, okej. Okay. To nam oczywiście pasuje. I tutaj będziemy do niego zagadywać. Jak zrobię karawanę, to ja do niego też szlak handlowy wyślę, ale to już w kolejnych odcinkach. Na razie gramy. Coraz lepiej się robi, aczkolwiek, kurde, potrzebuję więcej jednostek i to może jeszcze coś z tego będzie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.